Czekajcie, bo sobie was zamontuję i będziemy widzieć, czy wszystko jest spoko, bo tak sobie myślę, że skoro te wszystkie wideoblogi stają się takie popularne, no to czemu ja na przykład nie mógłbym nagrywać raz dziennie na siłownię gotowe, jakby co to taki sportowy outfit. Słuchajcie, nagrywać raz dziennie i sobie tutaj kminić jakiś temat, a dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o temacie, trochę może was trząść. Nie wiem jaki będzie kadr, także to jest po prostu pilot i o czym chciałem powiedzieć. Przyjmuję taką taktykę teraz, że w tematy, które ja inwestuję, to po prostu nakreślę temat, bo jest taki nowy, ciekawy temat, słuchajcie. Działa już dość długo, ma fajny background, ma fajne możliwości i co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że ci, którzy zbierają Dogecoiny, Ripple, te najtańsze kryptowaluty, słuchajcie, mogą sobie tam je wrzucić na powielanie, bo drabinki są, powiedzmy, zależy od kryptowaluty, od 60 do 90 dni, zależy od kryptowaluty i tak też zależy od procentu, prawda? Także temat jest fajny. Ja nie powiem nazwy, ja nie powiem nic, nie powiem, jest Czarnuk, nie ma. Tutaj jest mój sklep, gdzie kupuję browary. Nie powiem nazwy, nie kupuję nic, słuchajcie, na razie, tylko wam przedstawię temat, ci, co będą chcieli, będą zainteresowani. Może w przyszłym odcinku powiem, może nie powiem. Potem będziemy sobie mówili o Rockwallu, bo też naprawdę fajnie idzie. O AdBlaście, o Genesis nie ma co mówić, bo kopię tylko Ethereum. Trzeba kupić nowe tematy. Także no, będzie tego dużo. Będę starał się takie daily vlogi robić. I jak tylko, słuchajcie, dojadę do roboty, to będę je po prostu nie obcinał nic, tylko jak leci, tak leci. Upload. I jedziemy z koksem, tylko przytnę początek, koniec, żeby to miało jakiś sens, żeby nie było trzepania tą kamerą, co nie? Także o co chodzi w tym najnowszym temacie? Ja już działam, czy już zarabiam? Nie, jeszcze nie zarabiam, bo jeszcze depozyt nie jest aktywny. Są dwie formy inwestycji, dla polecających bardziej, dla polecających zaawansowanie, bo dla polecających zaawansowanie, słuchajcie, jest 8 leveli afiliacji jest, także to jest kosmos. Możecie przy okazji podziwiać brytyjskie tutaj uroki mojego miasta, a potem jak się przeniosę do innego, to będziemy podziwiać inne. Także jest, słuchajcie, temat. Jeśli pytacie się mnie, jeśli ktoś się zapyta, ile działa, działa długo, czy wypłaca, wypłaca, czy da się zarobić, bo mój kolega zarobił krocie i tylko powiedzmy ten odcinek zmontuję, bo wklejam tutaj, czy tutaj, nie wiem gdzie wklejam, tu wklejam wam screenshota jego konta, zobaczcie jaką ma strukturę, ile tam już pieniędzy wyciągnął. Będzie trochę trzepało, no ale takie mamy, słuchajcie, a nie inne warunki. Ja też to powinienem nagrywać na autostradzie, bo teraz jadę do mojego przyjaciela Słowaka zamienić kilka słów, a później na siłownię i po prostu nagrywam to teraz, bo na autostradzie ciężko by było mi włączyć kamerę i po prostu ją tam, prawda, ulokować. Także teraz będzie trochę trzęsło, ale następne odcinki, następne daily vlogi już nie będą takie, kurwa, wiecie, no, wstrząsające, że tak powiem. Także proszę mi to wybaczyć. Dajcie mi sekundę, ja sobie troszeczkę jeszcze przypoziomuję tą kamerę. Może, o tak. Także myślę, że to najlepiej pomoże. I temat jest fajny. A mam policję za sobą. Patrzcie się, mam policję za sobą, a ja się bawię telefonem. Podobno teraz jest 500 funtów. Podobno teraz jest 500 funtów i 6 punktów. Raz dostałem bez punktów, bo miałem polskie prawo jazdy, stówkę. Także no myślałem, że moją rozszarpię, bo zawsze miałem się jej meldować. Kochanie, jedziesz już do domu? No jadę. Za ile będziesz, bo mi się nudzi? Bo wtedy mieszkaliśmy na wiosce i dostałem, słuchajcie,
stówkę. Nigdy nie dostałem punktów, bo wtedy nie miałem angielskiego prawa jazdy. Teraz mam angielskie prawa jazdy, bo się bardziej opłaca, bo są zniżki i tak dalej, i tak dalej. Zresztą w świetle prawa po pół roku tutaj powinieneś wymienić na angielskie prawo jazdy. Także wracając do tematu, dałem wam taki przedsmaczek. Oczywiście nic nie polecam, ale dlaczego o tym mówię? No bo ktoś się za chwilę przypierdoli, nie? O kurwa, wynalazł, będzie zarabiał na prowizjach i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nie wiem co ludzi bolą te prowizje, przecież one są po to, że firma się nie reklamuje w telewizji, firma się nie reklamuje w prasie, na internecie, na CoinMarketCapie, tylko daje te pieniądze zamiast do wielkich, słuchajcie, korporacji, które zajmują się social boostem, media marketingiem i czymkolwiek tam jeszcze, to po prostu daje je ludziom, takim jak ja, za to, że ja wszedłem, za to, że ja zainwestowałem i powiedzmy, już tak powiem, kogoś wciągłem. Tylko, że w tym wypadku nie wciągam, bo tematu nie polecam, nie zachwalam, zresztą nigdy nie było takiego tematu, w którym mówiłem, kurwa, bierzemy, zarobimy, brać, kurwa, kredyt, 7% miesięcznie. Nie było tak nigdy, jak wiecie zresztą, no bo nie ma pewnych biznesów. Macie przykład Falcona, ci co weszli, ci co skopiowali moje ruchy, bo ja nazywam, że ja dzielę się na tym kanale moimi, słuchajcie, spostrzeżeniami, moimi inwestycjami, no bo widzicie cały czas, co ja robię i ktoś sobie pomyśli, no kurwa, ten Szczepanek zarabia, to czemu ja nie mam zarabiać, nie? Pod filmem jest link, chcesz, to weźmiesz, nie chcesz, to nie weźmiesz. W tym wypadku nie dajesz żadnego, słuchajcie, przynajmniej na razie linku. Te osoby, które to oglądają, same się do mnie zgłoszą z nieprzymuszonej woli, czy będą chciały zainwestować pod dywersyfikację, bo to jest, oczywiście mogę się mylić, genialny projekt pod dywersyfikację, bo jak widzicie, są widełki od 1.6 do 2.2, 2.2 było na Bitcoinie i to jest fajne, bo on ma całe mnóstwo kryptowalut, on ma całe mnóstwo kryptowalut i niektórzy trzymają Litecoina, niektórzy trzymają Dasha, niektórzy trzymają Monero, Bitcoina, Ripple i Doge'a, słuchajcie. I co wam teraz powiem, dla tych, którzy dotarli do tego momentu, to powiem ten patent, o którym cały czas tłukę i będę tłuk. I to w sumie będzie meritum mojego filmu. Słuchaj, jeśli kupujesz teraz Ripple'a po złoty 40 i go zamrażasz, to pamiętaj, że program ci nie oddaje 2% w dolarach, tylko on ci oddaje 2% w kryptowalucie. Czyli jeśli ty kupiłeś po złoty 40, to adekwatnie, kiedy on idzie na 2 złote, wtedy nie dostajesz, załóżmy, 1,5% czy 0,80% od złoty 50, tylko od 2 złotych. Czyli w tym wypadku ty nie masz już 1,5%, tylko na przykład 2,5. A zresztą mówię, skupujcie Ripple. Ja robię. Nie pokażę tu screenshotów, ile mam, bo na razie czekam jeszcze, żeby spadł po złoty 40. Jak spadnie po złoty 40, to BUM! I trzymam. Ale ja mówię, ja nie polecam, ja się z wami dzielę, jesteście dla mnie jak rodzina, co po niektórzy oglądają pierwsze 3,5 minuty, co po niektórzy po prostu oglądają tylko minutę, patrzą, a dobra, nic kurwa ciekawego, znowu ten Szczepanek se pierdoli, to jest tak i tak. Także będę chciał do 6 minut pierdolić i będę ucinał, to będę się patrzył na zegarek. Nie wiem, nie wiem czy będę robił to codziennie czy niecodziennie, zobaczymy jaki będzie tego format, ale naprawdę jest sporo rzeczy do opowiadania. Sporo patentów, takich, których mnie nikt nie powiedział i straciłem fortunę. Kurwa, straciłem fortunę. Kurwa, mówię to oficjalnie. Ja straciłem fortunę, ty straciłeś fortunę, tylko oczywiście każdy ma inną fortunę. Na przykład fortuna dla mnie jest 500 000 złotych. To jest dla mnie fortuna. Dla ciebie może być 5 000. Ty pracujesz w Polsce, zarabiasz dwójkę. Ja zarabiam w Wielkiej Brytanii. No, ten kto ma wiedzieć, ten wie. Trzeba się cenić, nie? Ja jestem fachowcem, jestem bardzo czystym człowiekiem, dbam o jakość, dbam o higienę, dbam o wszystko. No taki jestem, nie? Także myślę, że taki format będzie fajny i właśnie o tej autostradzie drodze szybkiego ruchu wam mówiłem, że tutaj nie będzie ani grama wstrząsu.
i w tym momencie powinienem nagrywać, tylko powiedz mi, jakbym tą kamerę tam zamontował. Znaczy tego Huawei'a, nie? Bo jak wiecie, to wszystko leci z Huawei'a P20 Pro. Ogólnie nie polecam telefonu, bo strasznie mnie wkurwia. Strasznie mnie wkurwia, bo jak przycisnę kropkę, to automatycznie idzie spacja i muszę potem dać back delete, żeby było w jednej, prawda, w jednym ciągu. Nie wiem dlaczego, jeśli masz Huawei'a, może mi powiesz, kurwa, jak to się robi, bo próbowałem zmieniać. Tragedia. Tragedia ogólnie. Mam go tylko dla kamery i zobaczycie teraz jakość, bo nie będę go... Aha, nie, nie, bo jak wkleję, tak będę musiał przetworzyć. Także leci film na surowo, zobaczycie jakość Huawei'a, jak jest bez obróbki, tylko przytnę początek, przytnę koniec, ale tu już przytnę YouTube'em. Także nie będę wklejał żadnych tutaj, teraz się tłumaczę, coś nie muszę. No wiecie, nie, bo miałem tu wkleić, tutaj miałem wkleić mojego kumpla zarobki w tym nowym temacie. Ale to, jeśli ktoś będzie chciał, to mu po prostu to poślę. Jedyne, co pod tym filmem będzie, to będzie mój Telegram, mój WhatsApp, mój e-mail i mój profil do Facebooka. Jak widzicie, nie mam żadnego specjalnego fanpage'a. Ludzie mi atakują z dwóch, z trzech, czterech stron na mój oficjalny profil, bo to nie jest fanpage, bo ja nie jestem żadną gwiazdką, ja też nie jestem youtuberem, ja to robię po prostu z czystego hobby, bo za x lat będę sobie to po prostu oglądać. Także myślę, że pokrótce o tym, myślę, że pokrótce o tamtym. Wy sobie mogliście zobaczyć, jak to wygląda u mnie, bo to też jest fajnie. Takie filmy są fajne, bo obserwujesz mnie, ja wiem, że to jest fajne, bo ja sam też obserwuję innych youtuberów, uczę się, jaki oni kadr obierają, jaką formę obierają. Oczywiście chodzi o to, żeby potem sobie własną formę wykminić, jak ty się fajnie prezentujesz. Jak widzisz, ja jakoś się specjalnie nie spinam, żeby mieć, kurwa, złote bransolety, złote łańcuchy, bo widzisz, łańcuszek do pracy sobie taki noszę, cieniutki, 16 gram tylko. I starczy mi. Kiedyś ci pokażę grubsze rzeczy, ale nie muszę. Bo teraz jadę do kumpla, jestem ubrany na siłownię, wracam tą samą trasą i tam jest moja siłownia, a po siłowni do pracy. I tutaj nie muszę pokazywać kogoś, kim nie jestem, żeby się, kurwa, ubierać cały czas w Gucci, w Kleina i tak dalej, bo potem wam by się te koszulki znudziły, co nie? Tak jak to inni robią, wynajdują najlepsze rzeczy, tylko pod kamerę. Dla mnie to jest, słuchajcie, fałsz. Oczywiście fajnie, jak masz, wiesz, koszuleczkę, wiesz, Armani, czy t-shirt Armani, koszulę, wiesz, Armani jeans, spodnie, pasek i tak dalej się prezentujesz i widać całą twoją posturę. Fajnie się wtedy, wiesz, wtedy się kreujesz się, prawda? Kreujesz się na gościa, który jest zarobiony, wie, co mówi. Oczywiście, no, ja tutaj nie będę ukrywał, że to też jest na pokaz, no umówmy się, to jest wszystko na pokaz. Jak widzicie, tutaj nie ma nic na pokaz. Jestem ubrany najnormalniej, jak wsiur. Jak wsiur. I co, bo idę na siłownię. Nie muszę, kurwa, na siłownię iść w koszuli i tak dalej, kurwa, w lepszej kurce niż ta. Ta jest z Biedronki, zajebista. Wiatrówka kupiłem sobie w Polsce i jeszcze, kurwa, szukałem, bo była super tania. Ja taki jestem, macie tęczę po prawej stronie. Także fajnie jest. No i tyle, nie? Ja się żegnam, dziękuję ślicznie, kłaniam się nisko, pod same piździsko. Tyle ode mnie. Cześć.